A ja nie chodzę na przykład, nie chodzę, proszę pana, do teatru w ogóle. My chodzimy wszędzie, proszę pana, i do teatru, i do kina, i do biblioteki. Byliśmy ostatnio z żoną, proszę pana, w hali Mirowskiej, gdzie miałem aparat wzorki 5 i zrobiłem kilka zdjęć. A ja w ogóle wolę chodzić do biblioteki. A szczególnie czytać książki polskie. Bawi mnie to. Bawi mnie to po prostu. Zagraniczne to nie czytam. Fajnie są książki łódzkie. Wie pan, można to, ja wiem, przeżyć. Przeżyć. A w książce zagranicznej, to proszę pana, to jest tak. Nuda. Nic się nie dzieje w ogóle. Proszę pana, dialogi niedobre. Bardzo niedobre dialogi są. Proszę pana. W ogóle brak akcji jest. Nic się nie dzieje, proszę pana. Aż dziw bierze, że nie wzorują się na łódzku, proszę pana. Niech pan weźmie na przykład, proszę pana, takiego pisarza łódzkiego. Ten pisarz łódzki to jego książka, ja wiem, wie pan, coś, ja wiem, coś wyraża. No. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, wie pan, proszę pana, jakoś tak, no wie pan o tym chodzi. A zagraniczny pisarz to, proszę pana, to jest pustka. Pustka, proszę pana. Nic. Absolutnie nic. Załóżmy, proszę pana, że jak zagraniczny pisarz, proszę pana, pisze, dajmy na to, pisze, nie? Na przykład, no ja wiem, na przykład bohater zapala papierosa, nie? I proszę pana, patrzy w prawo, potem patrzy w lewo, prosto. Proszę pana. I nic. Proszę pana. Drużyzna. Po prostu drużyzna. Proszę pana, siedzę sobie, proszę pana, w bibliotece. Pan rozumie. Jak siedzę sobie w bibliotece wojewódzkiej, proszę pana. Normalnie. Czytam to. Czytam tamto. Proszę pana. No i aż mi się chce zostać w bibliotece. Proszę pana. I co robię? Zostaję. No i panie, kto za to płaci? Pan płaci. Pani płaci. My płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Proszę pana. No i tak. No i dobrze, proszę pana.